Liczby odwrotne. Najpierw przeczytam definicję. Liczba odwrotna do liczby A to taka liczba B, że A razy B równa się 1 lub B równa się 1 przez A. I co to wszystko znaczy? Najlepiej rozgryźć tą całą definicję na konkretnych przykładach i od tego od razu zacznę. Mam liczbę A. Liczba odwrotna do niej to jest 1 przez A. Dlaczego? Bo A razy 1 przez A równa się 1. Bo tu nam się skróciło, zostało mi 1, 1 i otrzymuję 1. Liczbą odwrotną do M przez N jest M przez M. Widzisz, co ja robię? Odwracam po prostu tę, że mianownik idzie mi do góry jako licznik, a licznik pod kreskę ułamkową, czy jako mianownik. I dlaczego znów tak zrobiłam? Bo pamiętamy, że m przez n razy n przez m, tu mi się wszystko poskracało, otrzymuje 1. No i teraz takie bardziej życiowe przykłady. 5. 5 to liczba odwrotna do 5, to 1/5. Po prostu obróciłam tą liczbę. I dlaczego tak? Bo 5 razy 1/5. Ping, ping, 1, 1. 1 razy 1 jest 1. Czyli z tym małym, co tu mam na czerwono, się zgadza. 7/9, no to obracam, mam 9/7. Dlaczego? Bo 7/9 razy 9/7 równa się 1. Tu nam się to wszystko skraca. Minus 17/15 to jest minus 15/11. Dlaczego? Minus 11/15 razy minus 15/11. Wszystko się skraca. Mam minus 1 razy minus 1, czyli otrzymałam 1. Czyli znów tutaj się to zgadza. Pierwiastek z 7 to po prostu 1 przez pierwiastek z 7. Odwracam tą liczbę i nic więcej. Dokładnie tak jak tutaj mam. Czyli pierwiastek z 7 razy 1 przez pierwiastek z 7 to się równa ping, ping, 1, 1, 1. Pi to liczba przeciwna do pi, 1 przez pi. Dlaczego? Bo pi razy 1 przez pi równa się 1. Minus pi drugich to jest minus 2 pi. Czyli minus pi drugich razy minus, za szybko chciałam napisać, 2 przez pi równa się pyk, 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 pyk. Czyli mam minus 1, znów razy minus 1, otrzymałam 1. I to już koniec przykładów, więc lekkie podsumowanie. Liczby odwrotne wyznaczam po prostu przez obrócenie tej naszej liczby, którą chcę odwrócić. Czyli jeszcze raz weźmy przykład 1 przez 36. To liczba odwrotna do niej to jest 36/1, czyli 36. Odwracam, czyli to idzie do góry, a to idzie na dół. I tyle. I obojętne co mam, czy literki, celowo tutaj na literkach chciałam pokazać, czy liczby, czy pierwiastki, czy pi, czy różne inne literki, zawsze robię tak samo. No to daj znać, czy dla Ciebie to było jasne i czy już wiesz, jak wyznaczać liczby odwrotne. Buziaki, pa!